do siadających fortepianów. Ja myślę, że trzeba godnie. Godnie, czyli najlepiej Chopinem. Tak. Bo rozrywkę to każdy potrafi grać. No dobrze. Jestem prosta z podróży, więc nie wiem. Nie ciszyłem dzisiaj. Chyba się doczekaliśmy we Wrocławku studio nagrań z prawdziwego zdarzenia. Do tej pory jakoś trzeba było uzupełniać się. Chodzi mi tutaj szczególnie o twórczość młodych osób, młodych zespołów, które tak naprawdę no, mają ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o to, żeby się nagrać porządnie. No właśnie, wspomniałem dzisiaj o tym, że młodzi dzisiaj nagrywają w garażach. Tak jest na całym świecie, ponieważ dzisiaj właściwie przenoszoną taką przenośną aparaturą można prawie wszystko nagrać. No ale to nie znaczy, że to jest ideał, to jest po prostu konieczność życiowa, bo ludzie nie mają takich możliwości. Jeżeli istnieje takie studio jak to, no to jest na pewno tylko cieszyć się, że można po pierwsze nagrać, bo tu już wszystkie urządzenia są na miejscu, a poza tym w ludzkich warunkach, nie jakichś prymitywnych. No ważne jest też, co się nagrywa, więc należy tylko trzymać kciuki, żeby ta kwintesencja tego, czyli ludzie, którzy będą nagrywać, żeby też byli twórczy i fajni, ale ja myślę, że zawsze jak jest takie miejsce, to ono będzie przyciągać takich ludzi, którzy będą chcieli się wykazać. W sztuce wiadomo, że jest jeden Chopin na wiele lat, ale przecież nie tylko Chopinem się żyje. Mamy jeszcze wspaniałych twórców z różnych innych dziedzin, niekoniecznie muzyki klasycznej. Ja akurat tu zagrałem klasyczną muzykę, ale przecież grałem każdą inną i w tych innych po prostu łatwiej jest młodym ludziom wchodzić w muzykę, w te rewiry. Więc dobrze, że to mają, dobrze, że to miejsce będzie przyciągać, mam nadzieję, fajnych też ludzi z Włocławka i pewnie nie tylko, bo dlaczego chyba nie ma tu rejonizacji, jeśli chodzi o nagrania, a przecież Janko muzykant urodził się gdzieś tam w jakiejś izdebce, może nawet i gdzieś w jakiejś suterenie, więc miejmy nadzieję, że będą fajni ludzie przychodzić tutaj i że to rzeczywiście będzie przynosiło jakieś konkretne efekty, z których inni ludzie, odbiorcy będą też zadowoleni. Pomysł na studio to pudełko w pudełku, czyli w istniejącej tkance budynku zostało zaprojektowane studio w postaci pomieszczenia reżyserki, w postaci studia, które zostały wydzielone jakby konstrukcyjnie od konstrukcji budynku. Tak? Chodziło o przenoszenie dźwięków poprzez przegrody, ściany, stropy do pomieszczeń. I tutaj mówię, to technologicznie tak to zostało wykonane. Jeżeli chodzi o materiały, zostały zastosowane różne rodzaje materiałów, odbijające, rozpraszające, pochłaniające. Zostały one umiejscowione no, w zależności od potrzeb, w zależności od miejsca samego studia. Tak? Sufit nie mamy, inaczej, nie ma tutaj żadnych równoległych płaszczyzn. Sufit, jak widać, jest wyrzeźbiony, ściany nie są równoległe, każda ściana ucieka, no, jest pod kątem do kolejnej. Projekt Czyste Dźwięki, adaptacja i wyposażenie pracowni edukacji muzycznej kosztował w sumie 341 tysięcy złotych, z czego 238 tysięcy
to pomoc, dofinansowanie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Oczywiście bez tego nie bylibyśmy w stanie zrealizować na taką skalę pomieszczeń studyjnych, dlatego bardzo się cieszymy, że Ministerstwo zechciało przychylnym okiem na ten projekt spojrzeć i dwukrotnie, bo w dwóch etapach otrzymywaliśmy dofinansowanie w 2016 i 2017 roku, że zechciało nam zaufać i te pieniądze otrzymaliśmy. Musieliśmy oczywiście mieć także wkład własny, co także zrealizowaliśmy. Pracownia Edukacji Muzycznej i Studio Nagrań to miejsce, myślę, oczekiwane przez środowisko muzyczne zarówno z Włocławka, jak i z naszego regionu. I my czuliśmy to oczekiwanie w momencie, kiedy powstało w Starym Browarze Bojańczyków Centrum Kultury. Pracowaliśmy na tym od początku. Jak to zrealizować? Szukaliśmy pomieszczenia odpowiedniego, bo to nie jest takie oczywiste. Nie w każdym pomieszczeniu można zorganizować miejsce, które musi być odpowiednio wygłuszone, które musi być odpowiednio wyposażone. Trzeba pamiętać, że wygłuszenie to nie tylko ściany, to także odpowiednia instalacja. Myśmy musieli tutaj zmienić instalację na przykład klimatyzacyjną, prawda? Bo wszystkie kanały, te, które funkcjonują normalnie w budynkach, instalacje, one często też przenoszą niepotrzebne dźwięki. To musieliśmy wyeliminować maksymalnie. Musieliśmy zainstalować tutaj odpowiednie oświetlenie, które nie wydaje dźwięku. To także jest zrobione w tym miejscu, to także projektant tego studia i tej pracowni zadbał na nasze zlecenie. Wyposażyliśmy studio zarówno w dźwiękochłonne ściany, podłogę, sufity. Jest tutaj miejsce, które stanowi, jest jakby takim sercem studia. Jest reżyserka, która wraz z oknem studyjnym no, towarzyszy temu pomieszczeniu. Jest tak zwany green room, czyli miejsce, gdzie muzycy, gdzie realizatorzy dźwięku, gdzie osoby związane z tym studiem pracują, w nim mogą odpocząć, mogą porozmawiać, mogą coś skonsultować. Studio będzie funkcjonować w ten sposób, żeby mogli z niego skorzystać ci, którzy tego potrzebują, mówiąc krótko. My byliśmy w tym pomyśle nastawieni na jednak muzykę amatorską, ludzi, którzy zaczynają, którzy chcieliby popróbować swoich sił, chcą zrealizować nagranie, chcą tutaj wykonać próbę. Mówimy o młodych muzykach, czy też adeptach muzyki, ale wiadomo, że jeżeli nowy pomysł będą mieli muzycy, którzy od dawna funkcjonują w tym środowisku i pracują po prostu. Jeżeli będą mieli jakiś pomysł, to wiadomo, że także je zapraszamy. Także mówimy o młodzieży, ale myślimy bardziej o młodych, nowych pomysłach, prawda, na realizowanie działań muzycznych. Studio przez 3 lata będzie funkcjonować bezpłatnie. Oczywiście będziemy tutaj posługiwać się regulaminem, zasadami, które no, będą decydować o pewnej kolejności, czy też jakby o harmonogramie wykonywania tutaj i dokonywania nagrań. Po tym czasie, kiedy skończy się projekt, który będziemy przez te 3 lata realizować, na pewno będziemy chcieli, żeby studio w sytuacjach komercyjnych oczywiście na siebie zarabiało. Ponieważ my jako cały organizm, jako centrum, nie jesteśmy instytucją komercyjną, jesteśmy miejskim centrum kultury, więc instytucją nastawioną na działania prospołeczne, miastotwórcze. W związku z tym studio także będzie miało taki charakter. Natomiast no, przy komercyjnym działaniu oczywiście będziemy już po tym czasie pobierać opłaty. Jesteśmy szczęśliwi, że udaje nam się w ten sposób oficjalnie otworzyć nowe miejsce w Centrum Kultury Browar B i zakończyć projekt, który trwał właściwie 2 lata. To projekt zatytułowany Czyste dźwięki, adaptacje i wyposażenie pracowni edukacji muzycznej. Pracownia edukacji muzycznej wraz ze studiem nagrań, co bardzo istotne. Opowiemy Państwu za chwilkę o tym, co tutaj się wydarzyło w tych pomieszczeniach, bo wyglądały one jeszcze kilka miesięcy temu zupełnie inaczej. Postaraliśmy się, aby ten dźwięk, który Państwo słyszą, był właśnie taki, jak to odczuwamy, czyli żeby zorganizować tutaj takie warunki, żeby rzeczywiście można było dokonywać tutaj nagrań studyjnych. W tych pomieszczeniach doszło do zainstalowania ustrojów akustycznych, odpowiednich
odpowiednich dla takich pomieszczeń studyjnych. Jest odpowiednie oświetlenie, które nie wydaje niepotrzebnych dźwięków. Mamy także już pewien zastrzyk, jeżeli chodzi o sprzęt. Zaraz będziemy pokazywać Państwu instrumenty, które dzięki projektowi udało nam się zorganizować i zakupić. Jest także pomieszczenie, które służy jako reżyserka. Jest green room, także wszystko to, co w prawdziwym studiu powinno się znaleźć, mamy. Proszę Państwa, było to możliwe dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ponieważ realizując projekt w dwóch etapach otrzymaliśmy i w pierwszym, i w drugim etapie dofinansowanie i o tym dofinansowaniu, jeśli mogę poprosić Pani Agnieszka Łuczak, która była koordynatorem projektu. To ja parę słów o projekcie. Projekt trwał 2 lata, właściwie były to 2 etapy, 2 osobne projekty. Udało nam się 2 lata pod rząd uzyskać spore dofinansowanie z Ministerstwa Kultury. Łączny koszt to 340 tysięcy tego przedsięwzięcia. Myślę, że należą się tu duże podziękowania też osobom, które nam pomagały. Przy tym mam tutaj na myśli również panią Walczewską, panią konserwator zabytków, ponieważ musieliśmy przejść całą procedurę związaną zarówno z tym, że budynek jest obiektem zabytkowym i dodatkowo całą procedurę budowlaną, dlatego że mimo tego, że to były tylko prace, które dotyczyły wnętrza, procedura była taka, jakbyśmy budowali tu nowy obiekt i go wyposażali. Także trwało to długo, całe 2 lata nam to zajęło, ale myślę, że efekt jest zadowalający. Ministerstwo również okazało się bardzo przychylne, ponieważ właściwie dostaliśmy dofinansowanie na różne inne przedsięwzięcia w Browarze właściwie 5 lat pod rząd, a te 2 lata ostatnie były no, dla nas naprawdę wyjątkowe, bo tak jak mówię, to jest największe przedsięwzięcie w ciągu ostatnich kilku lat. Proszę Państwa, istotne jest to, że przy organizacji studia myśmy konsultowali to, jak ono ma być wyposażone i jak ma funkcjonować z profesjonalistami. Udało nam się na dzisiaj zaprosić pana Filipa Różańskiego, włocławianina, który jest reżyserem dźwięku, który jest muzykiem, na co dzień członkiem znanej, cenionej grupy Laocze. Bardzo się cieszę, że pan Filip jest z nami. Współpracowaliśmy także z panem Jackiem Gawłowskim, który jest również Słowieninem, reżyserem dźwięku, który przyczynił się w dużym stopniu do tego, że Polsce przypadła nagroda Grammy. Współpracuje z między innymi z Włodkiem Pawlikiem, z Anią Dąbrowską, z cenionymi bardzo wykonawcami w Polsce i Europie. Czy pana Filipa mogę prosić o 2 zdania? Także. Oczywiście. Ja tylko mogę od siebie powiedzieć, że starałem się pomóc w doborze sprzętu, aby rzeczywiście spełniał wszystkie najwyższe wymagania, że tak powiem, i tak, żeby był to sprzęt, który na co dzień, że tak powiem, użytkuję w studiach różnych nagrań w Polsce i nie tylko. Także mogłem pomóc, cieszę się z tego powodu i dziękuję serdecznie za zaufanie. Mam nadzieję, że zespół Laocze zechce skorzystać czasami z tego studia. Myślę, że tak. że to będą warunki, które będą odpowiadać także takiemu zespołowi jak Laocze. Myślę, że jak najbardziej i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, poprosiłam, żeby zechciał do nas przybyć pan prezydent Marek Wojtkowski, bo to dla nas bardzo ważne, żeby no, gospodarz miasta wiedział o tym, co my tutaj wyprawiamy i żeby jeszcze zechciał, żeby zechciał namaścić to, co robimy. Poprosiłam także pana Janusza Tylmana, który znalazł czas, żeby przyjechać do Włocławka. Pan Janusz Tylman jest włocławianinem, co podkreślamy także. Znanym pianistą, kompozytorem, myślę, że rekomendować, przedstawiać nie trzeba, natomiast my naprawdę bardzo się cieszymy, że obydwaj panowie zechcieli w tym trudnym czasie dla nas także znaleźć miejsce. I bardzo proszę teraz pana prezydenta o no, oficjalne otwarcie tego miejsca, żebyśmy mogli to w naszych księgach pamiątkowych zapisać, że prezydent Włocławka otwierał studio nagrań i pracownię muzyczną we Włocławku, a pana Janusza także będę prosiła o refleksję, bo jakby no jest pan gościem bezpośrednio w projekcie nieuczestniczącym, ale mam nadzieję, że będziemy z tego powodu także się tutaj częściej spotykać. Panie prezydencie. Drodzy państwo, ja przede wszystkim pragnę podziękować wszystkim osobom, które były zaangażowane
pani dyrektor Centrum Kultury Browar Bełchatów, wszystkim pracownikom i naszym serdecznym gościom, których serdecznie witamy, pochodzącym z Wrocławka. Bardzo mnie to cieszy, że możemy korzystać też z państwa rady i usług. Ja powiem tylko tyle, że jest to, myślę, że bardzo ważny moment, bo otwiera się kolejna możliwość i myślę, że akurat to studio nagrań będzie też takim ważnym elementem w propagowaniu kultury w dobrym tego słowa znaczeniu i wartości muzycznych na mapie kulturalnej Wrocławka. No i przede wszystkim robimy to dlatego, żeby z tego korzystać, żeby wszyscy muzycy, młodzież mogła uczestniczyć w tych doznaniach i korzystać z tego, co udało nam się zgromadzić. No i przede wszystkim myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Centrum Kultury Browar B poszerza po prostu swoją ofertę i ja ze swojej strony zawsze będę chętnie wspierał takie działania, bo to jest właśnie takie miejsce, które myślę, że jest rozpoznawalne we Wrocławku i też mi zależy na tym, żeby każdy tutaj, kogo kultura w szerokim tego słowa znaczeniu interesuje, znalazł coś dla siebie. Także bardzo się cieszę i bardzo Państwu wszystkim dziękuję. I oficjalnie otwieramy, Panie Prezydencie. I oficjalnie otwieramy, tak. Dziękuję bardzo. Poproszę maestro też o kilka słów refleksji na temat w ogóle samego faktu zorganizowania studia w takim miejscu jak Centrum Kultury. Ja jestem w ogóle patriotą, wielkim patriotą miasta, jego okolic, a szczególnie tego miejsca, które niedawno poznałem, obejrzałem sobie i powiem szczerze, że znam prawie cały świat, setki, może tysiące sal koncertowych, ale tak pięknego miejsca, nawet Francuzi, którzy mają tę wielką sieć domów Malraux, to nikt nie ma, więc jestem z tego bardzo dumny. Taką powiem tylko taki drobiazg. Wiem o tym, że tutaj się, bo widziałem zresztą, że tutaj rzędy siedzeń w sali widowiskowej wjeżdżają w ścianę, robi się płaska podłoga. I to takie samo urządzenie, podobne urządzenie ma w Otrębusach Mazowsze. Ja tam grałem bardzo dużo spektakli, koncertów i kiedyś oni mi się tym chwalili. Ja mówię, słuchajcie, nie chwalcie się, w moim rodzinnym mieście, o, ale co to opowiadam? Ja mówię, sprawdźcie. I rzeczywiście z głowami pod kulami, no, szaboba, faktycznie. Więc jestem bardzo dumny, że nawet to, ale to oczywiście jest drobiazg. Najważniejsi są ludzie, właśnie wy, państwo i twórcy, którzy tworzą to miejsce, rozszerzają, powiększają. No to jest fantastyczne dla mnie, dla muzyka. Każde studio jest ważne. Dzisiaj właśnie prawie, że prosto z nagrania przyjechałem. Co roku piszę zawsze taką świąteczną jakąś tam piosenkę i po prostu musiałem skończyć dzisiaj w nocy. Ale cieszę się, że dojechałem, tutaj zdążyłem. No teraz będziemy może korzystać z waszych też usług w tym studiu. Troszkę daleko, ale dzisiaj projekty nagrywa się albo w garażach, albo w super wysublimowanych studiach. Takie są czasy, trochę się zmieniają, jeśli chodzi o technologię nagrań. No ale właśnie powiadam, że najważniejsze, że są tacy ludzie, którzy to robią, którzy chcą to robić, którzy zapraszają też innych takich pasjonatów, nawet w moim wieku, którzy kochają to i cieszą się z tego, że w rodzinnym mieście powstają takie wspaniałe rzeczy, z których można być potem dumnym. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałam powiedzieć, że w realizację tego przedsięwzięcia było zaangażowanych sporo osób oczywiście w naszym centrum. Na pewno bardzo dziękuję tutaj w tym miejscu panu dyrektorowi Janowi Jabłońskiemu, który nadzorował projekt, który no, wraz z panią Agnieszką Łuczak przy nim pracował. To są naprawdę godziny dyskusji, rozmów, pomysłów, przenoszenia tego na papier, rozmów z ministerstwem. Trudno to właściwie w kilku zdaniach opowiedzieć, także Janku, bardzo dziękuję. Chciałam także przedstawić, proszę Państwa, przedstawić w tych okolicznościach, bo wszyscy pana Radka Więckowskiego znają. Od teraz pan Radosław Więckowski jest koordynatorem pracowni muzycznej i studia nagrań w Centrum Kultury Browar B i to pan Radek będzie tutaj, że tak powiem, zarządzał i będzie współdecydował o tym, co się będzie w tym studiu działo. Plan jest taki, żeby po prostu propagować muzykę, przede wszystkim nagrywać młode zespoły i nie tylko młode zespoły z Wrocławka i okolic. Myślę, że przede wszystkim tyle. No. Jesteśmy w tym momencie wyposażeni na tyle, że bez problemu możemy wyprodukować porządną muzykę i nagrać po prostu materiał w naszym studiu. Proszę powiedzieć, jaki sprzęt pan ma? Bardzo dobre mikrofony.
osprzęt typu komputery też jest jak gdyby najwyższych lotów, można powiedzieć, oprogramowanie, posiadamy zestaw perkusyjny, posiadamy dwa pianina elektryczne. Oczywiście będziemy doposażać nasze studio w miarę możliwości, nagrywać młode zespoły. Czy każdy będzie mógł tu przyjść za darmo? Każdy będzie mógł przyjść tutaj do nas za darmo w okresie do 3 lat. Przez 3 lata będziemy nagrywali za darmo. Później myślimy nad tym, że to studio no, będzie musiało w jakimś stopniu na siebie zarobić. Nie będą to na pewno duże koszta, ale coś będziemy musieli. A co ze starymi zespołami? Rolnicy, stąsi już nie? Jak najbardziej, zapraszamy wszystkich.